Witam serdecznie, panie redaktorze. Cieszę się ogromnie, że możemy porozmawiać. No, u Ja nas też, że jest mogę panią pogoda. zobaczyć. Jak właśnie Pogoda sytuacja jest. w Chicago? Jaka sytuacja w Chicago? Panie redaktorze, ja mieszkam za miastem, do miasta mam godzinę, więc widzę, ludzie chodzą na spacery, między innymi ja też chodzę na spacery nieraz dwa razy dziennie, jak czas pozwala, około 2 mil. No robię porządki na działce. Był okres kwarantanny, gdzie przyjechałam, a 2 tygodnie trzeba było tego, ale mnie to nie zbulwersowało. Jestem energiczną osobą, kreatywną, nie poddaję się, szukałam pracy, to znaczy układałam w szafie, sprzątałam w garażu, sprzątałam w samochodzie. No i co, i czas minął, jestem szczęśliwa. Potem polatałam jak stewardesa tu i tam i polatałam sobie do banku po zakupy. No zawsze chodzę tam do sklepu, gdzie bardzo wcześnie jest, gdzie nikogo nie ma, są sprzedawcy, bo nie chcę razem się tam pokazywać. No jestem szczęśliwa. Myślę, że ten okres smutny po prostu minie. Jest początek i koniec i miejmy to nadzieję, że wszystko minie. No człowiek dla człowieka jest wilkiem. Ktoś to zrobił, żeby puścić coś w powietrzu, żeby było to, co było. A może chcą nas przerzedzić. Za dużo jest takich wapniaków jak ja, że za dużo płacą, bo może to wyposażenie, tą emeryturę i może dlatego ja się nie poddam. Jestem szczęśliwa, jestem zdrowa. Wczoraj zawiozłam córce zakupy, bo ona się boi, bo ta młodsza córka to jest taka bardzo, bardzo strachliwa. A mama to nie jest strachliwa, druga córka nie. No, pozawoziłam wszystkie zakupy. Mamo, uważaj, bo kto ci oddał w szpitalu będzie. A nie myśl o szpitalu, ja nie myślę o szpitalu. Ja dosyć się napracowałam kiedyś w szpitalu. Ja mówię, daj mi ten spokój, ja już mam to we krwi. No i przyjechałam, mam robotę i nie jadam słodkich rzeczy, nie jadam chleba, nie piję alkoholu, bo dla mnie to wróg numer jeden, gdzie psychika człowieka jest zniszczona, bo alkohol niszczy psychikę i wątrobę i niestety tak jak od narkotyk. Nie piję kawy,